Cudownie proste zapiekanki. Zrobione tak naprawdę z tego, co znalazłem w lodówce. Jeszcze, ale wszystkie składniki macie na końcu i wszystkie są do zdobycia. Słuchajcie, cebula w pióra. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest jej więcej, bo będę jej używał później. Masło klarowane. Wy możecie użyć zwykłego. Ja mam zrobiłem sobie klarowane i przepisu mnie na tym. O, wow, dobra, całe mam palce. Papryka w paski. Cebula na patelnię. Sól, cukier, tak po szczypcie. i niech się smaży. A jak się smaży, no to muszę sobie fajtnąć, nie? Cebulka się smaży, to teraz pieczarki na grubej tarce. Fajt, fajt, fajt cebulą, bo inaczej będę chory. Teraz cebula do Michy. Siobu się zesmażyła. Patelnia sucha, no to na to. Moja papryka w paski. Do papryki. Też sól i reszta cukru. Niech się skarmelizuje, niech fajnie smaku nabierze. Jest świetnie. Zrobiona, wyfajtana. No to do Michy. Bach! Poszła. A jak poszła papryka do michy, no to teraz pieczary. Niech się odwodnią. Jak się pieczary odwodniły, to też się do miski niech sobie poczekają na swoją kolej. A teraz znowu masełko klarowane. Świetnie poprawia smak. Mięcho mielone. U mnie tu jest wieprzowe. Takie gotowe, jak widzicie. I reszta przypraw też macie w opisie. Mięsko się podsmażyło. Nie wysuszyło, a podsmażyło leciutko. No to teraz jeszcze zostaje pokroić tylko dymkę. O, widzicie główną bohaterkę, czyli bagietę. Bagieta ciach na pół. I chit, wzdłuż na pół też, ciach. A jak pociachana, to robimy łódkę. Wyciągamy środek. Co by nam się więcej zmieściło? Teraz tak, pomidory z puszki, mięsko mielone, podsmażone, bach, do tej łódeczki. Na wierzch cebulka z cukrem i z solą, lekko skarmelizowana. Na to dymka, na to nasze pieczarki, które są odwodnione, na to papryka. Podsmażona i to wszystko zasypane. Czerwonym Lester Cheddar. Możecie użyć jakiegokolwiek sera, chcecie. Tak cuda wyglądają przed pieczeniem, tak wyglądają cuda po pieczeniu. Nie zwracajcie uwagi na te lekkie przypalenie. Piekarnik jest niesforny. No i talerz, dymka na wierzch, gotowe. Pachnące, smakowite. Wypróbujcie, napiszcie jak Wam wyszły i jak Wam smakowały, proszę.